panoramy Mszany Dolnej znika dziki przystanek pod wiaduktem na ulicy Piłsudskiego. Mimo deklarowanej otwartości, właściciele sklepów i posesji nie zgodzili się na filmowanie spotkania, które miało na celu wypracowanie kompromisu. Nie chcieli również wypowiadać się przed kamerą. Nikt nikomu nie chciał wyrządzić krzywdy i nie było moją intencją, żeby komukolwiek zrobić krzywdę. Chciałem zrobić w moim odczuciu, w moim sumieniu, chciałem jak najlepiej. Natomiast, że się nie godzą ludzie, no... Dzisiaj można protestować przeciwko wszystkiemu i wszystkim, więc ci Państwo mają takie prawo, ja im nie odbieram. Dzisiejsze spotkanie było po to, żeby te emocje niedobre rozładować i spróbować wypracować taki sposób, który by pogodził obydwie strony. Tak się jednak nie stało, ponieważ obie strony zostały przy swoich stanowiskach. Handlowcy uważają, że ich interesy są poważnie zagrożone. Zmniejszenie liczby miejsc postojowych przy tej ulicy ograniczy dostęp do firm i sklepów. Obawiają się również utraty miejsc pracy. Jednak względy bezpieczeństwa wymagają, aby zlikwidować nielegalny przystanek pod wiaduktem. W chwili obecnej obserwujemy zachowania kierujących busami, którzy zatrzymują się w miejscach niedozwolonych, co oczywiście zagraża i skutkuje niejednokrotnie dość dużymi karami pieniężnymi, ponieważ przypominam, że zatrzymanie się w miejscu niedozwolonym, niewyznaczonym, czyli przystankiem, grozi kara grzywny do 3000 zł. Była sytuacja pod wiaduktem taka, że po prostu mojego kierowca najechała inspekcja transportu drogowego. No i w konsekwencji skończyło się na tym, że dostał 3000 kary, nie? Musiałem oczywiście to zapłacić. Jeszcze ratowałem się tym, że chciałem odwołanie i ta kobieta, co szła do Jandy na rehabilitację, ta starsza kobieta, nawet mi podpisała, że bardzo mnie prosiła, żeby tam stanąć, że nie da rady dojść z dworca do Jandy. No i ryzyko się w sumie nie opłacało. Argumenty policji nie przekonują protestujących. Utworzyli oni komitet i zebrali podpisy pod petycją skierowaną do burmistrza. Z podobną inicjatywą wystąpiło 250 zwolenników wyznaczenia przystanków. Zobaczymy, jeśli się okaże, że jest źle, no to ja będę na pewno umiał powiedzieć przepraszam. A dlaczego burmistrz przeprosi przeciwników? Bo może się okazać, że po miesiącu dojdziemy do wniosku, że zrobiliśmy potworny bałagan w tej części. Że mnożą się skargi, że zdarzyły się stłuczki, zdarzyły się wypadki i Bóg jeden jeszcze nie wie co. To wtedy nie będziemy czekać 12 miesięcy, tylko wrócimy do stanu pierwotnego bardzo szybko. Ale jeśli się okaże, że to zdaje egzamin, że to nikomu nie przeszkadza, wręcz odwrotnie, że to służy wszystkim, no to dlaczego z tego rezygnować? Wybraliśmy lokalizację w miejscu istniejącej Zatoki Postojowej kosztem 4 miejsc parkingowych. W takim miejscu, aby przystanki te spełniały wszystkie warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Pojawiła się również propozycja, aby przystanki usytuować w okolicach rynku. Jednak wkrótce ma być on przebudowany. Taką trasę wykluczają też właściciele firm przewozowych. To jest w praktyce trochę takie, mi się wydaje, niefunkcjonalne. Nie wiem, jak się to skończy. Ja mam nadzieję, że będzie dobrze. Czas pokaże, czy obawy protestujących są uzasadnione. Nie można lekceważyć ich argumentów, jednak życie i zdrowie osób korzystających z busów pozostają poza dyskusją.